Fala dymisji. Z rządu odchodzi kolejny minister Wojciech Murdzek podał się do dymisji. Wojciech Murdzek z porozumienia podał się do dymisji, dowiedziała się interia.pl. Dotychczasowy wiceminister edukacji i nauki potwierdził nam te informacje. Odejście Wojciecha Murdzka z resortu edukacji i nauki to konsekwencja dymisji wicepremiera Jarosława Gowina. Po tym, jak lider porozumienia został odwołany, wszyscy jego dotychczasowi pracownicy również podali się do dymisji. Zobowiązała ich do tego uchwała partyjna podjęta na posiedzeniu zarządu. Z Ministerstwa Obrony Narodowej odszedł Marcin Ociepa, a z Resortu Rozwoju Andrzej Gutmostowy, Iwona Michałek i Grzegorz Piechowiak. Murdzek to ostatni wiceminister Ligowina, który ogłosił swoją decyzję o rezygnacji. Nie wiadomo natomiast, czy Murdzek w dzisiejszym głosowaniu nad ustawą medialną będzie głosował tak, jak Klub Prawa i Sprawiedliwości za, czy tak, jak porozumienie Jarosława Gowina przeciw. Autor Łukasz Szperka